pilnie. Obecnie głos zabierze dyrektor szkoły nr 1, pan Krzysztof Wojt. Witam serdecznie wszystkich zebranych na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Przepraszam, że tylko miejsca stojące mamy, ale takie są warunki. Z doświadczenia wiemy, że gdybyśmy ustawili krzesełka, to dla wszystkich by miejsca nie wystarczyło, więc proszę wybaczyć. Natomiast obiecuję, że uroczystość będzie przeprowadzona szybko, sprawnie i nie będzie zbyt długa. Chciałbym przedstawić i przywitać gości na dzisiejszej uroczystości. Panią Krystynę Trutnicką mamy również za stołem prezydialnym i prezydentem. Pozwólcie też, że przedstawię panie nauczycielki, które będą pełniły funkcję wychowawczą w klasach 0A, pani Ilona Lepczyńska. Klasa 0B, pani Maria Sadowska. Klasa 1A, pani Marzena Świdowska i pani Iwana Lego. Klasa 1B, pani Małgorzata Dybowska. Klasa 1C, pani Irena Pawłowska. Klasa 1D, pani Anna Wronka. Drodzy, drogie dzieci, drodzy uczniowie, dzisiaj rozpoczynacie nowy etap w waszym życiu. Przez najbliższe lata będziecie zdobywać różne wasze. Szanowni rodzice i opiekunowie, miło mi gościć was na dzisiejszej uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego. Cieszymy się, że powierzacie nam swoje pociechy. Zapewniam, że dopełnimy wszelkich starań, by zagwarantować im szkołę, poczucie bezpieczeństwa oraz rzetelną edukację. Moja obietnica nie jest gołosłowna. Mogę już z kilku tygodniami przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spodziewamy się otrzymać we wrześniu. Dużą uwagę. Dużą uwagę przywiązujemy stale do poprawy warunków nauki i systematycznej modernizacji placówki. Podczas tegorocznych wakacji odbył się kolejny etap remontu łazienek uczniowskich. Rok temu przebudowano dwie łazienki, a w bieżącym roku udało się poddać kapitalnemu remontowi następne dwie łazienki. Chciałem również poinformować, że poza tym wymalowana i odnowiona została kuchnia, magazyny żywnościowe, niektóre pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne, stołówka szkolna. W budynku głównym wymieniono drzwi wejściowe. W niektórych salach lekcyjnych wymienione zostało wyposażenie, zakupiono nowe krzesełka i stoliki uczniowskie. Nie ukrywam jednak, że potrzeby mam dużo większe, w związku z tym zwracam się do państwa z prośbą o zaangażowanie i pomoc w szkolnych działaniach i zamierzeniach. Zapraszam do współpracy. Życzę, by wyniki w nauce uzyskiwane przez dzieci jednakości szkolnej. Ja już chciałbym za uwagę podziękować.
dziękuję bardzo. Teraz już mogę udać się wraz ze swoimi wychowawczyniami do swoich klas. Dziękujemy. Podnieś rączki do góry. O, jest. Kaja z